Heidelberger. Proszę Państwa, ponieważ ja myślałem, że w Krakowie to jest taki slow life, a okazało się, że ja mam 25 minut się zmieścić z długą wypowiedzią, więc będę korzystał ze ściągawki, częściowo czytał, bo ja bardzo wolno mówię. Tak jakoś mam taką zawodową słabość, że mówię wolno. Więc żeby nie przejść do tej harmonogramu, od razu przystąpię do rzeczy. Więc jak móc więcej, lepiej, dłużej. I tutaj było pewne nieporozumienie w tym małym plebiscycie, bo to nie chodziło o to, że za mniejszą płacę, tylko mniejszym kosztem osobistym, mniejszym kosztem energetycznym, żeby móc dłużej, lepiej i więcej, jednocześnie pozostając w dobrej formie, w dobrym zdrowiu, a właściwie coraz lepszym zdrowiu nawet można powiedzieć. No i to jest ideał, który nie jest bardzo bliski. Sam próbuję coś z tym robić, ale żeby przystąpić już do rzeczy, to chciałbym troszeczkę zmienić porządek tych wyrazów w tym tytule, żeby to, bo to będzie lepiej porządkowało mój wywód. Więc zamieniamy tytuł jak móc dłużej, lepiej, więcej. Dodajemy jeszcze jedno słowo chętniej i mniejszym kosztem. Jak widzicie Państwo, no to zmierza do jakiegoś ideału. Oczywiście będziemy jakąś drogę musieli pokonać, żeby ten ideał osiągnąć. Ale jest już parę pomysłów na ten temat. Postaram się przedstawić powody, dla których w tej formie ten tytuł dotyczy zarówno well-being, jak i wellness, ale takiego wellness, który jest nową formą wellness. Ja to nazywam integral, po angielsku integral corporate wellness, czyli bardzo rozszerzona forma wellness w stosunku do tego, co nam się do tej pory z tym terminem kojarzy. Jednocześnie będę dotykał wszystkich zasadniczych kwestii związanych z pracą i zatrudnieniem we współczesnej Polsce, ponieważ mamy akurat specyficzne problemy z tym związane, które krótko zaadresuję. Myślę rzeczą, że te problemy dotyczą też innych państw, szczególnie w tak zwanym zachodnim świecie. Więc skoro już zaczynamy od dłużej, to zastanówmy się nad tym, dlaczego dłużej warto pracować, bo powód jest dość prosty. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ bardzo niedługo, mniej więcej już za 10 lat prawdopodobnie, będziemy musieli pracować do roku 70, do wieku lat 70, bo inaczej po prostu nam się nie zamknie budżet emerytalny. I niezależnie od tego, co politycy tutaj kombinują w tej sprawie, jest to twarda rzeczywistość. W związku z tym będą coraz bardziej potrzebni ludzie już w tak zwanym wieku dojrzałym, delikatnie mówiąc, czyli mniej więcej tacy jak ja, którzy powinni być zdrowi i sprawni mniej więcej do 70 roku życia. No i chodzi tu oczywiście głównie o pracowników umysłowych, pracujących głową przede wszystkim. No więc to tak zwane silver tsunami, to się nazywa, nie wiem czy Państwo znacie ten termin, czyli prawda, ta fala siwych włosów, która ogarnie wszystkie nasze open space'y i inne biura, no ona będzie narastać w geometrycznym tempie przez najbliższe lata i doprowadzi prawdopodobnie do tego, że odwróci się
Także ta piramida zatrudnienia, która jak wiecie Państwo, ona do tej pory miała normalny kształt piramidy, czyli szeroka podstawa i szczyt bardzo zbiegający się w punkt. Natomiast teraz i tam na tym szczycie byli ci najstarsi, a u podstawy najmłodsi, a teraz się robi pomału odwrotnie, że z tych najmłodszych będzie najmniej, a najstarszych najwięcej, czyli piramida stanie na głowie. I to jest zjawisko demograficzne, w najwyższym stopniu niepokojące, ale ciągle jak gdyby nie dociera do szerokiej publiczności, szczególnie do ludzi odpowiedzialnych za zatrudnienie w firmach, czego mam okazję doświadczać, bo mam wiele takich kontaktów. Więc mamy to silver tsunami, mamy też jeszcze w dodatku sytuację w Polsce dość specyficzną, mianowicie taką, że wprawdzie wzrasta nam długość, wskaźnik długości przeżycia, ale stoi w miejscu, a właściwie ma też lekką tendencję spadkową, tak zwany wskaźnik długości życia w zdrowiu. No i jeśli na to spojrzeć, no to wskaźnik przeżycia mamy w tej chwili 72 lata średnio, kobiety 81, a wskaźnik długości życia w zdrowiu mamy mężczyźni 59, kobiety 63. Więc właściwie nikt nie jest w stanie dożyć w zdrowiu do emerytury. Tak? I to jest niepokojący wskaźnik, ponieważ no, ten bieg emerytalny się będzie jeszcze przedłużał i będziemy mieli z tym duży kłopot. Dla porównania wskaźnik życia w zdrowiu w Norwegii mężczyźni 69, a kobiety 70. Po prostu niesamowita różnica. Mamy tu w tej sprawie wiele do zrobienia. Oczywiście to nie będzie łatwo te wskaźniki przesunąć, ponieważ jak wszyscy wiemy, narasta też fala chorób cywilizacyjnych tak zwanych i powiedzmy prawdę mówiąc, no włos się na głowie jeży, jak człowiek spojrzy w te szacunkowe przewidywania. No więc dlatego trzeba dłużej. Dlatego trzeba dłużej i trzeba coś zrobić, żeby ludzie dłużej byli zdrowi i sprawni. Jeszcze jest jeden wskaźnik niepokojący w Polsce, mianowicie taki, że ludzie 50 plus, tak, między 50 a 65, czyli w tych ostatnim 15-leciu przed emeryturą ustawową, w 30% właściwie nie pracują już. 30% tych ludzi nie pracuje z różnych powodów, albo na wcześniejszych emeryturach, albo na rentach, albo w jakiś inny sposób wypadają z rynku pracy. Więc mamy poważne kłopoty, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i jest pytanie, co z tym robić. Do tego dojdziemy. Dlaczego lepiej więcej? No to powody są już oczywiście jasne, ponieważ będzie rosło zapotrzebowanie na pracowników dojrzałych, starych, prawdę mówiąc, ale ciągle energicznych, wytrwałych, a w dodatku elastycznych, bo zmiany na rynku pracy, w otoczeniu biznesowym, przepisach i tak dalej, to będzie wszystko narastać, szybkość tych zmian. Więc ta elastyczność jest tutaj potrzebna. No i ci pracownicy będą musieli też być kreatywni. Czyli muszą być zdolni, podążać za coraz szybszymi zmianami w technologii, wymaganiami rynku, otoczeniu biznesowym i zmianami organizacyjnymi, systemowymi, w biznesie i w otoczeniu społecznym. No i teraz ostatnie pytanie, dlaczego chętniej? To też jest bardzo ważne pytanie. Dlaczego chętniej jeszcze trzeba by pracować? No dlatego, bo będzie trzeba tych ludzi dojrzałych, to całe silver tsunami, przekonać do tego, żeby chcieli pracować dłużej i nie przechodzili wcześniej na emeryturę lub nawet, żeby przechodzili później na emeryturę.
jeśli akurat wiek emerytalny nie będzie się przesuwał. No a jak Państwo pewnie ostatnio słyszeli, ustawodawcy mają zadziwiające pomysły w tej sprawie i chcą właśnie zniechęcić ludzi do tego, żeby pracowali dłużej. Co w naszej sytuacji demograficznej jest pomysłem osobliwym, mówiąc delikatnie. Już teraz na rynku pracy, który jest coraz bardziej rynkiem pracobiorcy, jak wszyscy wiemy, poziom bezrobocia nam fantastycznie spadł. Już teraz mamy kłopoty z zatrudnieniem ludzi młodych, którzy tak zwanych milenialsów, tak? Albo jak to się czasami nazywa pokolenie Y, które ma zupełnie inne potrzeby, inny stosunek do pracy niż te pokolenia, które były przed nimi. Oczywiście mówimy o pewnych przybliżeniach statystycznych. Są zawsze wyjątki. No i ci ludzie już nie dają się zwieść dotychczasową formą wellness, czy też jakąś obiecaną drogą rozwoju kariery, tak, i awansu, szczególnie finansowego. Okazuje się, że ich potrzeby są, należą do kategorii tak zwanych potrzeb rozwojowych i osobistych. I oczekują, że w pracy będą w jakiejś mierze przynajmniej mogli te potrzeby zaspokajać. Jak to opowiadają mi niektórzy z rekruterów i ludzi pracujących w PR-ach, no to po prostu z takim człowiekiem nie bardzo wiadomo, co zrobić, jak siada przed tym rekruterem, bo on mówi od razu, że na pewno nie będzie pracował po godzinach i że oczekuje, że będzie miał porządną przerwę na lunch i że firma zaoferuje mu różnego rodzaju możliwości i szkolenia, które będą rozwijały go osobiście jako człowieka, a nie tylko jako pracownika. No i najlepiej byłoby, żeby firma rozważyła początkową pensję na minimum 4000 zł. Więc tego typu rekrutacja takich ludzi jest właśnie zjawiskiem nowym w Polsce i wiele firm musi się tutaj bardzo ostro starać, żeby dostosować się do takiej oferty pracobiorców. Więc podsumowując, już teraz zasadniczym problemem administracji firm i biznesu jest kreatywne, strategiczne pomyślenie o tym, jak sprawić, by z jednej strony starzejąca się kadra była w pełni zdrowa, sprawna, energiczna, wytrwała, a także elastyczna i kreatywna. No i żeby ta kadra, która przychodzi teraz, wchodzi na rynek pracy, była wobec firmy, która ją zatrudnia, lojalne. Jak ich zmotywować do tego, żeby oni wybrali moją firmę i żeby chcieli w niej zostać długo, najlepiej do emerytury, albo jeszcze dalej. No i to jest ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie, zupełnie nowe na naszym polskim terenie. A myślę, że nie tylko. Co w tej sytuacji robić? Otóż odpowiedzią jest to, co do tej pory się nazywało corporate wellness, ale teraz zgodnie z tytułem naszego spotkania powinno się nazywać corporate well-being, ponieważ to właśnie lepiej oddaje to, co te nowe elementy, które w tym, co do tej pory uznawaliśmy za corporate wellness, powinny się teraz pilnie pojawić. Więc musi to być corporate wellness, które się szybko przeistacza w corporate well-being, można powiedzieć, albo nowocześnie i integralnie pomyślaną corporate wellness. Jakie założenia może i powinna spełniać ta nowa koncepcja, którą tu robocze nazywamy integral corporate wellness albo corporate well-being. Otóż są one
dość rzadko formułowana i postaram się tutaj mocno wyartykułować. Po pierwsze, okazuje się, że życie i kwalifikowaną pracę korporacyjną czy biurową coraz trudniej od siebie oddzielić. Życie miesza się z pracą, a praca z życiem. Drugie założenie jest takie. Praca nie jest przerwą w życiu. Jest integralną częścią życia. Tak? To wynika z tego pierwszego założenia. I tutaj bardzo mocny akcent na jedną sprawę. Do tej pory myśmy myśleli o pracy kontra życie właściwie, tak? Co się nazywało work-life balance. Więc teraz work-life balance rozumiany jako relacja pomiędzy wyczerpującą, nadmiernie wyczerpującą, często zarazem upokarzającą pracą i życiem, które ma nas wystarczająco regenerować, aby móc tej pracy wytrzymać, to już ta koncepcja musi pójść do lamusa. Do tej pory tak to było ustawiane, tak? Idę do pracy, tam paruję, prawda? Wykańczam się, a potem muszę mieć jakieś dobre życie po tej pracy, żeby troszeczkę się zregenerować i następnego dnia rano mieć ochotę iść do tej pracy. Tak już dłużej się myśleć nie. No i całe szczęście. Następne założenie jest takie. Dobre życie składa się z dobrej pracy, a dobra i wydajna praca jest integralną częścią dobrego życia. I tak to trzeba zacząć rozumieć. Coraz więcej ludzi, którzy w sposób nowatorski, kreatywny chcą zarządzać biznesem, dochodzi do tego wniosku. Następne założenie, czwarte, dominującą kategorią potrzeb rozwojowych człowieka, pracownika w tym wypadku, który ma zaspokojone podstawowe potrzeby, takie jak potrzeby fizjologiczne, zdrowotne, potrzeba bezpieczeństwa czy przynależności, wtedy najważniejszymi potrzebami stają się potrzeby psychologiczne, wspólnotowe oraz tak zwana potrzeba samorealizacji. Pewnie Państwo słyszeli o tej znanej od dziesięcioleci piramidzie potrzeb Maslowa, która tutaj okazuje się, że bardzo wyraźnie działa. Także w tej chwili ci ludzie, szczególnie ci ludzie, którzy przychodzą na rynek pracy i ci ludzie, którzy już się w tej pracy jakoś dorobili, czują się bezpieczni, czują się zadbani od strony zdrowia jako tako poprzez dotychczasowe procedury wellness. No, zaczynają odczuwać potrzeby z wyższego poziomu. I to są potrzeby psychologiczne, wspólnotowe i potrzeby związane z potrzebą samorealizacji. Nie będę ich tutaj omawiał, pewnie Państwo wyczuwacie mniej więcej o co chodzi, bo za mało jest na to czasu. Ale jeszcze troszkę się na ten temat za chwilę wyjaśnię. Więc założenie piąte, właściwie postulat, można powiedzieć, czy diagnoza. W XXI wieku praca będąca elementem dobrego życia musi stać się środowiskiem, które w jakimś stopniu odpowiada na powyższe potrzeby pracowników, a przede wszystkim na potrzeby samorealizacji. I to do tej pory zupełnie umykało nam z pola widzenia, umykało z pola widzenia strategów biznesu, zarządzających biznesem, i generalnie umykało ludziom, którzy w tradycyjny sposób myśleli o tym, czym jest praca i czym jest życie. No i w końcu założenie szóste, w środowisku pracy zadania te może najlepiej podjąć spełniający powyższe założenia nowoczesny Integral Corporate Wellness, który oprócz fizycznych i zdrowotnych potrzeb pracowników będzie akomodował i integrował jego potrzeby psychologiczne, wspólnotowe oraz potrzebę samorealizacji. No to dość oczywisty wniosek z pozostałych wcześniejszych założeń. Pytanie, które się teraz pojawia, jest następujące. Jakie środowisko pracy sprzyja zaspokajaniu potrzeb samorealizacji pracowników? Tak? Jak sobie w ogóle wyobrazić takie środowisko pracy? To jest ogromne
wyzwanie, które próbuje się podejmować na różne sposoby, szukając jakichś mniejszych, lepszych lub gorszych przybliżeń, ale właściwie wszystkie one można sprowadzić do paru postulatów, można powiedzieć. Otóż takim otoczeniem musi być otoczenie, które daje pracownikowi poczucie spełnienia, przynajmniej częściowego, czy jakiegoś zaadresowania jego ważnych potrzeb. Więc po pierwsze daje poczucie godności, bycia szanowanym, bycia człowiekiem szanowanym, bycia nie środkiem do jakiegoś celu, czy zasobem ludzkim, jak to się do tej pory ciągle określa, tylko bycia istotą ludzką, która angażuje ogromne ilości swojego ludzkiego potencjału, czasu i energii w coś, co określamy jako pracę. Ta praca jest ogromną częścią życia tej osoby. Po drugie, takie środowisko, nowoczesne środowisko pracy musi dawać takiej osobie, pracownikowi, poczucie sprawstwa, wpływu, kontroli i odpowiedzialności. Czyli zupełnie inna kategoria potrzeb wchodzi w grę. To już nie chodzi o pracownika, który chce być efektywnie kierowany, prawda? Chce wiedzieć, co ma robić, chce przyjmować rozkazy z góry i rozliczać się z tego. Te wszystkie potrzeby, właśnie ta cała grupa potrzeb związane są z taką ogólną potrzebą autonomii, która jest bardzo wyraźnym aspektem tego całego zespołu potrzeb, który się wlicza w potrzeby samorealizacyjne. Następnie osoba taka i to środowisko, w którym ta osoba pracuje, to środowisko musi zagwarantować tej osobie poczucie sensu. Sens jest strasznie ważną potrzebą człowieka. I prawdę mówiąc, brak poczucia sensu decyduje o tym, to są obserwacje psychoterapeutów i klinicystów, decyduje głównie o tym, czy będziemy mieli depresję, czy nie będziemy mieli depresji. To jest kluczowa sprawa, jeśli chodzi o ten wymiar zdrowia psychicznego, ten związany z nastrojem i potencjalnym kryzysem życiowym. Również następne poczucie, które powinien mieć pracownik nowocześnie w pojmowanej firmie, która odpowiada na potrzeby wyższego rzędu, to jest poczucie spójności. Bardzo ważne poczucie. Poczucie sensu i poczucie spójności. One najbardziej decydują o depresyjnych kryzysach życiowych ludzi. Frustracja w tym zakresie. O co tu chodzi w tym poczuciu spójności? Poczucie spójności to, a przynajmniej brak konfliktu między celami realizowanymi poprzez moją pracę, czy produktem, który jest efektem tej pracy, a wartościami, które ja osobiście cenię i zgodnie z którymi staram się żyć. Powszechnie lekceważony wymiar naszego uczestniczenia w pracy, który przynosi ogromne koszta psychologiczne i energetyczne i tworzy tak zwany, często zupełnie wyparty przez ludzi, konflikt sumienia. No i wreszcie chodzi już o to poczucie podstawowe, które właściwie obejmuje te wszystkie sprawy, o których powiedziałem wyżej, że ja w tej pracy nie tylko pracuję, ale też się rozwijam jako człowiek. Że ta praca daje mi okazję, daje mi narzędzia, inspiruje mnie do tego, żebym ja się rozwijał nie tylko zawodowo, ale też na poziomie osobistym. Więc pytanie, jak to robić? Najlepsza odpowiedź, jaką znam, to humanizowanie biznesu, tak? Czyli stworzenie sobie takiego założenia, że praca
praca w biznesie i biznes jako taki musi ulec pewnej dość zasadniczej transformacji. Czyli musi uwzględnić humanistyczną perspektywę, nie tylko biznesową, nie tylko perspektywę zysku i rozwoju, ale również osobistego zysku i rozwoju pracowników. Bo w tej chwili, jeśli tego nie będziemy uwzględniać jako menadżerowie i strategzy biznesu, to ten biznes po prostu dalej nie pojedzie. Że to nie jest w tej chwili żaden gest humanitarny, ani kaprys menadżerski, który wynika z tego, że mamy nadmiar pieniędzy i zorganizujemy coś dla pracowników, tylko to się staje w tej chwili bezwzględną biznesową koniecznością, ponieważ takich mamy ludzi w firmach. Więc co robić, żeby odpowiedzieć na potrzebę godności sprawca wpływu kontroli i odpowiedzialności? Najlepszą odpowiedzią, jaką znam, jest zmierzanie do tego, co się nazywa organizacją turkusową. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym, to nowy trend w zarządzaniu i w organizacji, szczególnie w organizacji biznesu. No i też nie ma czasu tutaj dużo o tym mówić. W każdym razie jest to taka organizacja, która daje ogromną swobodę i autonomię pracownikom w decydowaniu o różnych sprawach związanych z samym biznesem, a nawet w decydowaniu o podziale płac, o czasie pracy i tak dalej, gdzie ludzie mają poczucie, że rzeczywiście mają kontrolę i odpowiedzialność za to, co robią, i sprzyjają swoją kreatywnością, pomysłowością temu, żeby cały ten biznes się kręcił. Wtedy menedżer, i to jest taki bardzo wyrazisty i szczególny aspekt tej turkusowej organizacji, właściwie spełnia rolę coacha. On nie odpowiada na pytania, jak to zrobić, tylko tak jak coach pyta, a co ty byś zrobił i dlaczego, jakich informacji ci brakuje do tego, żebyś ty podjął tą decyzję, a nie przychodził z tym do. Więc znowu bardzo silnie adresowana potrzeba autonomii i odpowiedzialności sprawstwa i wpływu. I wreszcie firma musi oferować tym ludziom, którzy w niej pracują, rzetelne szkolenia, które rozwijają kompetencje osobiste. Inaczej to nie pojedzie. I to muszą być tak, szkolenia, można powiedzieć, z kilku poziomów. Po pierwsze, musi być jakaś dobra, zintegrowana odpowiedź na potrzeby zdrowotne ludzi, ale nie adresowana do objawów, tylko adresowana do profilaktyki. Czyli potrzeba ludziom nie masażu czy jakichś innych przyjemności związanych z tym, które można w spa sobie zorganizować, tylko potrzeba jest cała wiedza i technologia na temat tego, jak dbać o siebie, jak się serwisować w sposób profesjonalny w bardzo trudnych warunkach, które zresztą będą się stawały coraz trudniejsze prawdopodobnie. I to musi być technologia podobna do technologii, które używają sportowcy po to, żeby się regenerować i utrzymywać długo dobrą formę. I takie technologie istnieją. Jestem autorem jednej z nich. Więc ta technologia związana jest z redukcją stresu i zarządzaniem energią w stresie, bo okazuje się, że wszystkie dowody możliwe na to wskazują, że tak naprawdę prawdziwa profilaktyka zdrowia polega głównie na tych dwóch sprawach.
jak redukować stres, w którym żyjemy, jak zarządzać stresem, którego nie możemy zredukować. Więc, bo okazuje się, że przedłużony stres blokuje układ odpornościowy, bo zaburza gospodarkę cukrową, bo blokuje procesy regeneracyjne w organizmie. No i to właściwie wystarcza, żeby każda dowolna choroba w zależności od naszych predyspozycji doskonale się rozwinęła. Więc jeśli o to zadbamy, o ten podstawowy poziom, właściwie uprawiamy najlepiej rozumianą profilaktykę. Poza tym muszą być tam szkolenia, które odnoszą się do rozwoju samoświadomości, samopoznania. Jeśli ktoś chce w jakikolwiek sposób kreatywnie i mądrze budować relacje z innymi ludźmi i zarządzać swoimi emocjami w tych relacjach, swoimi przekonaniami, swoimi postawami, to musi przede wszystkim poznać samego siebie. Inaczej jest to po prostu niemożliwe i uczymy się tylko jakichś powierzchownych zachowań czy skryptów. Następnie wtedy dopiero jak tą samą świadomość jakoś ogarniemy, to możemy dalej i powinniśmy też w ramach organizacji, w ramach czasów pracy czy przy okazji pracy uczyć się tego, jak budować relacje z innymi ludźmi. To jest ogromny problem, który jest kompletnie zaniedbany i z którymi ludzie mają coraz większe problemy, szczególnie te młode kadry, które napływają teraz na rynek pracy, które wychowały się w specyficznych warunkach i do komunikacji z ludźmi w nadmiernym stopniu używają zdalnych komunikatorów. No i wreszcie musimy się nauczyć i mieć okazję zarządzać wartościami i spójnością. I ostatni punkt, który jest strasznie ważny i który najbardziej adresuje potrzebę samoorganizacji, ostatnio bardzo modny i nie bez powodu poszukiwany, ponieważ odpowiada na bardzo ważną ludzką potrzebę i to jest to wielkie opakowanie, które się nazywa mindfulness, tak? Czyli nauka uważności czy obecności w swoim własnym życiu, tak naprawdę mówiąc. Więc musimy się uczyć obecności we własnym życiu i to jest, prawda, wszechobecne w tej chwili. Wszystkie te ruchy slow, prawda, i inne slow life, slow food, slow running, slow sex, slow whatever, one właściwie się wpisują w tą ideę mindfulness. I to jest, oczywiście menadżerowie mogliby się przestraszyć, że chodzi też o slow work, ale to naprawdę daje zupełnie odwrotny efekt, jeśli ludzie potrafią się w pełni angażować w to, co w tej chwili jest ich doświadczeniem. I wtedy, jeśli ich doświadczeniem jest praca, to będą się w pełni angażować w pracę. Ponieważ tak naprawdę mindfulness jest nauką zaangażowania i koncentracji. To są bardzo potrzebne ludziom kompetencje w dzisiejszych czasach. Więc wnioski. Przeczytam je po prostu szybko, bo już czas mi się skończył. Już teraz niezbędne są takie zmiany w kulturze firm, ich organizacji i stylu zarządzania, które zapewnią wysokie wskaźniki zdrowia, wydolności i kreatywności. Zarówno starzejącej się kadrze, jak i tych, którzy wchodzą na rynek pracy z zupełnie nowymi i rozwojowymi potrzebami. Drugie. Profilaktyka zdrowia i generowanie prozdrowotnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, ergonomicznych oraz adekwatna odpowiedź na psychologiczne i samorealizacyjne potrzeby pracowników już teraz staje się koniecznością. Zasady i procedury Integral Corporate Wellness trzeba pilnie wprowadzać do kultury i strategicznych planów firm i przedsiębiorstw. I wniosek ostatni.
z którym się z Państwem pożegnam. Dzisiaj myślenie w kategoriach Integral Corporate Wellness albo Well-Being stało się przejawem biznesowego rozsądku zarządzających i ich zdolności do strategicznego myślenia. Bardzo dziękuję.